Zatrzymana w środę 74-latka to daleka krewna Jacka Jaworka. Kobieta pomagała mu się ukrywać. Dziś usłyszała zarzuty. Fatima Orlińska. Prokuratura Okręgowa w Częstochowie potwierdziła, że w środę częstochowscy policjanci zatrzymali 74-letnią mieszkankę Dąbrowy Zielonej, która, jak wiele dziś wskazuje, miała pomagać Jackowi Jaworkowi w ukrywaniu się przed organami ścigania. Na razie śledczy nie ujawniają szczegółów co do okresu, w jakim kobieta miała pomocnictwa udzielać. W miejscu, w którym miał ukrywać się morderca, zabezpieczono szereg dowodów, przedmiotów i śladów, które zostaną poddane oględzinom, a dalej badaniom. Została zatrzymana jedna kobieta. W związku z podejrzeniem udzielenia Jackowi J pomocy w ukrywaniu się przed organami ścigania został jej przedstawiony zarzut z artykułu 239 paragraf 1 Kodeksu Karnego dotyczący utrudniania śledztwa przed udzieleniem Jackowi J pomocy w ukryciu się przed organami ścigania została przesłuchana w charakterze podejrzanego i w dalszym ciągu pozostaje zatrzymana. W dniu dzisiejszym prokurator podejmie decyzję. Po przeprowadzeniu dalszych czynności procesowych podejmie decyzję w przedmiocie środków zapobiegawczych. Prokuratura na razie nie informuje, czy 74-latka przyznała się do winy. Śledczy nie wykluczają, że pomocy w ukrywaniu udzielało więcej osób, niezależnie od zatrzymanej mieszkanki Dąbrowy Zielonej lub we współpracy z nią. Jeszcze dziś prokuratura zadecyduje, jaki środek zapobiegawczy wobec kobiety zostanie zastosowany. Za pomocnictwo grozi jej do 5 lat więzienia.